Siemanko, z tej strony Dziewi, w tym kolejnym odcinku na moim kanale. Jest ze mną dzisiaj pani Jeńka. Cześć, witam, serdecznie! I widzowie, to jest przełomowy moment, ponieważ jedziemy obejrzeć pole. Jeżeli sfinalizujemy ten zakup, to będę tam mieszkać. Znaczy jeszcze nie będę, bo to jest pole, ale będziemy tam budować moje gospodarstwo, żebym nie musiał tu u pani Janiki mieszkać. Bo ale ostatnio ja, na mnie nakrzyczała, że pół mi hibigosu zjadłem i potem miałem rewolucję. No to gdzieś, ja wiedziałam, że ty masz rewolucję, ale nie wiedziałam, że żeś tyle pożarcie już. No jak pani cały garnek ugotowała, no to ja pół na obiad zjadłem i drugie pół pani zostawiłem. Matko boska, tyle zeżreć. No ile ten garek? Z 20 litrów miał. O to słyszał. No, no. Właśnie, 20 litrów się już. Wiesz ile to jest 40 piw? No to kurde, to ja wolał 40 piw wypić niż 10 litrów bigosu zjeść. I jedziemy na te pole za chwilkę, pani Janinko, co? Ja już się nie mogę doczekać. No normalnie, ja bebech mam duży, taki z półmetrowy, no to zmieściłem to wszystko elegancko. O Jezu. Dobra, dzieje się. A czym jedziemy? Ty później strałeś jak dupę miałeś. BM-ko chodź. BM-ko? Chcesz się karnąć? A mogę. No to kieruj. Ja sobie w bagażniku usiądę. Dobra. A kurde, jak ona głośna. Uj. Kurde, jaka ona głośna. Nie aż tak. Nie aż tak? A byś blisko mnie przychodził? Będę. I chciałbym pozdrowić też moich wspierających, którymi są Seba XMB, Macios, Szymon Kos i Wielkopolska Agroteam. Dziękuję wam serdecznie, że mnie wspieracie. I pozdrawiam was serdecznie. Tylko pani Janinko, ja nie wiem, gdzie tu się jechało, cholera. To chyba tu. Nie, chyba dalej. Dalej? Tutaj jak to patrzyliśmy? Na moją pompkę dojazdy. A. Jak patrzyliśmy te ogłoszenie, to było gdzieś tutaj po lewo. Tylko kurczę, jak to dojechać. O, może tu. Może, bo tamto na moją łąkę to ja zjeść. Ta BM-ka to taka głośna, że ja nie wiem. To na przelot? O! Wyjście może zatyczki pusik mocniejsze wsadzić. O. Jaki pasacik elegancki. Dobra, gasimy światło i sobie. Gasimy BM-kę. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam serdecznie, Dzieju z tej strony. To ja się, z panem tutaj kontaktowałem w sprawie tego pola. Tak. Dzień dobry! Dzień dobry. O, tu jest moja dziewczyna. Tutaj dla konkurenta. Zobaczcie, jaki pasacik widzowie. To pani Lęcki kupuje? Nie, to ja będę kupować, przypomnę. Dobrze. Mam pytanie. Tak, owszem. Po co ma pan takiego pasata jak mój? A co, to pani ma takiego samego? Ja tu zajrzę do środka. A chyba mam lampę zaraz dostać? O, elegancki! Proszę pani, ale to takich posadów na świecie to jest miliony. Kopanie! Mogę zadać pytanie? Tak? Chce pan zaraz lampę dostać? A pani? Widzowie, zobaczcie, jaki posadzik elegancki. Możemy się tu zaraz sprawdzić! Na gołe pięści. Panie! Nawet na gołe dupy! Panie, a gdzie radio? Dobra. A tą szwagier wyciągnął. Dobra. To jest radio. To jest to pole, do pola, tak? Bardziej przejdźmy. Tak, no to jest to. A można się przejechać, zobaczyć jak pana chodzi? Ale panie Janinko, może te pole zobaczmy. Bo to jest te pole, tak? Jóźka, bo tak, to, tak, to jest zabrane. Poczekaj, pan, ja tutaj poliżę trochę. A, proszę pana. O, ziemia pierwsza klasa, klasa A. No, najlepsza. To jest tak, czarnoziem Wielkopolski. A te pole już jest przekształcone z ziemi rolnej, czy to jest jakie? To jest budowlana ziemia, czy rolna? To jest ziemia rolno-budowlana. Rolno-budowlana. Nie ma czegoś takiego. No właśnie, panie. Panu szalał? Pani się nie zna. Znaczy, to pani Janina to... Czy rolna? My na rolnej wybudujemy nawet, to nie szkodzi. A w jednym to jest. Wiedziałeś, bo ci zburzą dom. Nie ma dwa w jednym. Na lewo wszystko ogarniemy, papiery załatwimy w razie czego. Ale to wtedy musi być niższa cena. To jest działka budowlana, ale to jest działka rolno-budowlana. Tutaj można i pole mieć, i można mieć i chatę. Zobaczcie widzowie, że to kawał pola jest. To mi się postawi, tak? Oczywiście, bo to jest działka budowlana, tylko że można to jako pole i jako dom. A jak chcę tu mieć dom, a nie pole? To dwa razy taniej musi być. To jest działka budowlana, dlatego że to jest pole. Dobra. Dobra. To nieistotne.
Ale jak pani od Janika... to jest bardzo istotny dziejuś, bo jakby to było rolne, byś później musiał strzelić. Ja mam znajomości. Kołatami, żeby to przekształcić. Ja mam znajomości. Tu w papierach się przepisze w re... ten. Możemy na chwilkę na bok. To jest działka budowlana, tylko że tutaj, tutaj po prostu szwagier chciał pole mieć, no to po prostu pozwoliłem mu i go zaorał. I jest pole, ale to jest ogólnie działka budowlana. A w dupie to mam. A mogę zadać pytanie? Tak. Ojej, no. Czy na te pole było sypane gówno? Nie, nie było. To ja nie chcę takiego pola. Nawozy najwyższej jakości były. Okej, dobra, ja sobie już tu zaznaczam. Chemia! Dobra, czyli... już to jest ziemia skażona. Czernobyl to jest. Mogę na chwilkę pani tu na bok? Żeby tu pan ten... Chwilkę przedyskutujemy tylko jeden temat. Tak. Dobrze, dobrze. Pani Janino. On to się nic nie zna na tym polu, ale... ale ogólnie to te pole bardzo ładne. On brzydki. No on to brzydki, no jak noc. Ale to przejdźmy się po polu, bo on tu jest... nasze... Dać mu listwę od razu, by nie, 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 nie. Tu porozmawiamy o polu. Na szerokość to myślę, że w sam raz. Ono jest troszeczkę długie, więc... na tym chciał coś... podejdzie tu pani. Po co? Bo ja tu wizualizację już w głowie robię. Tu będzie brama. Tylko... spojrzy pani na mnie. Domy by musiał... dom jak musiał zbudować, to by musiał nie stać tak... frontem do bramy, tylko te, pod prosto... równo prostopadle. Ale dobramy. On mnie denerwuje! Spokojnie, pani Janino! Chcę się tu patrzeć! A co jest problem? Nie patrz się, odwróć się! No. Chodź, ja już. Ogólnie to mi się po to podoba, tylko dom bym postawił... nie! Panie! Czekaj chwilę! Panie, pan zgasi, bo tu za głośno! Ten samochód! Popie! Dobra. Sekundę, tu musimy, ja muszę zwizualizować, bo ja tu będę przez całe życie mieszkać, chłopie. A nie tu jakieś cyrki. No. Ja pójdę kakę walnę w las. A idź pan, idź. No, i dom. A to się ma jaki to jest kogoś, czy może to zrać? On jakiś chyba jest nie tego. Polas, dobra, niech on lezie. Czekaj chwilę, gdzie już? No. Zamknij dupę, człowieku! Pani się nie patrzy! Tu jest kawał? On do długie te pole jest. Strasznie. Tu się dużo rzeczy zmieści. Tylko no troszeczkę wąskie, nie uważa pani? To trochę takie jakby kopa. Chociaż czy wiem, ale czy ja nie, takie wąskie? Słuchaj! Burdelek ogrodzisz se ładnie. Dzieci właśnie terenu, o tym... to se dokupisz ziemię obok czy coś. No. A tu co tu jest? Tu jakaś... to po co ja chcę dom... zobaczy pani, po co ja chcę dom budować, jak ja tu... o, jakaś mylina stoi. To ja tu zamieszkam. Nie, ale tutaj... tutaj to jest chyba taki, wiesz, taki szałas biogazowni czy coś, bo zobacz, tu oni mają biogazownię. A co się robi w biogazowni? Gazy puszcza, weter. To będzie mi śmierdzieć pod domem. Ejuś, nie bardziej niż twojego gówna po bigosie. A racja, w sumie racja. Ja bym wziął te pole, szczerze mówiąc. Ale nie... chodź, ja się do tego czereśniaka musimy zapytać. Dobra. Proszę pana, tu jest kilka problemów z tym polem. Tak, słucham, no. Czereśniaku, tak, gadaj od razu, ile? 90. Uuu, panie, nie, to nie ma co gadki. Posłucha pan. Tu jest działka pryskana chemią. Chemią, proszę pana. Poczeka pani. Ja się ciebie nie pytam, ile ty ważysz, czereśniaku, tylko ile chcesz za pole. Panie, nie, to krótko, widzowie, panie, nie, to krótko, tu nie ma gadki. Chłopie, 90 tysięcy złotych. Porozmawiajmy teraz uczciwie i bez tu żartów, jak pan w tym momencie. Pole jest w dość słabym położeniu pod budowę, ponieważ tam jest biogazownia. Będzie mi śmierdzieć kupą, za przeproszeniem, gównem. Jak to kupą 24 na 7. Panie, jak to po kukurydzy pokoń będzie kiszonka. No i będzie śmierdzieć. Więc na pewno taką cenę się, śmierdzić, to... na taką cenę się nie zgodzę. No te pole... będzie śmierdzieć, bo ona wydaje gaz śmierdzieć. I no i te pole niby spoko, troszeczkę wąskie, więc na pewno 90 tysięcy to nie... A, to wąskie, nie to. Toż to. Eleganckie pole. To panie, ja tu będę... ja tu będę willę budować, człowieku. To nie takie hopsiup, jak tobie się wydaje. Panie, tutaj trzy wille się zmieszczą. O, tu zobaczy pan.
słup energetyczny, a co jak on się obali mi na pole i mi dom połamie, to też kolejne to sceny trzeba zejść. Ale mnie to nie interesuje, jak poleci to do mnie. No. No. Ale serio, ja bym się zastanowiła, czy działka budowlana od takich słupów wysokiego napięcia, tam to jest chyba ze 20 tysięcy voltów. Od takich słupów to dom można budować najbliżej 200 chyba metry. Ale mimo wszystko te słupy... Ejoś! No? Słupy wytwarzają pole elektromagnetyczne przez moc tego prądu, jaki w nich... Wytwarza się pole elektromagnetyczne i są dokumenty, że to powoduje raka, problemy z głową, nawet zaniki pamięci. Zaniki pamięci już mam, to mi się nie pogorszy. Poczekaj, panie... Jeżeli chcesz tu mieszkać, no to dobra, ale to jest surowy argument, żeby tutaj od niego dużo zniczki wyciągnąć. Ale ja nie wiem, czy ta działka na pewno jest budowlana, to trzeba się doinformować. Nie, to można bliżej. Ja już tu wygooglowałem. Ile można? Zależy ile to ma tych. Tamtego, jak to się nazywa? Nie, to nie wolty, coś innego. Napięcie, waty? Nie, tu jest napięcie. Ja się nie znam na tym. Ale tu z 5 metry. Nie, ale to im się nie przejmujmy. Bo ja tu jestem chłopak ze wsi i to nic nie przeszkadza. Ale tak szczerze. No to ci będzie przeszkadzać, jak raka dostanie. Dobra, mi nic nie zaszkodzi, ja jestem jak zdrowy jak koń, silny jak byk. O, zobaczy pani, on się kręci jak gówno w przeremblu. Zobaczcie, widzowie. Nokauta mu strzelić? Nie. Ja go walę ciosem od razu. Nie, ale tak szczerze, na moim miejscu pani brałaby te pole, czy nie? Brała, bo mi się podoba. Tylko właśnie wiesz, też się podoba. Nie. Tu był ziepak, a ziepak śmierdzi gnojem. Ale to się to trzeba będzie ubić to ziemię jeszcze jakimś tu walcem przejechać. To jakoś tu ekipę budowlaną trzeba ogarnąć, także to wszystko załatwimy. To już najmniejszy problem. To wywietrzeje. Tylko ta cena to na pewno, za tyle to nie. Za tyle to ja tego nie wezmę. No to ja mu zaraz powiem, że może być 90 tysięcy, ale płacone w koronach czeskich, no tyle. On jest tu pośledzony, więc za 50 tysięcy myślę to... Proszę pana. Tak, co? 50 tysięcy oferuję. Nie, 90 tysięcy w koronach czeskich, albo w juanach. Albo 90, tak, w koronach czeskich, albo 50 tysięcy. Dolara? Nie, dobra, może być. W złotówkach, proszę pana, rozmawiamy. Za 50 tysięcy polskich złociszy. Mogę to wziąć. Panie. Ale to nie panuj mi tutaj. Ale panie, słuchaj mnie. Nie panuj mi tutaj, bo po takich jak ty, to mu dziadek na konie wsiadał. Słuchaj, więc dobra. 50 tysięcy, albo nie ma rozmowy i ja tu... Daj mi pan powiedzieć, ale daj mi i moja stopa tu nie postanie. Daj mi powiedzieć, przepraszam bardzo, daj mi powiedzieć. Śmiało, proszę bardzo. O jest, proponuję 49 999 zł i... Jeszcze raz. 50 tysięcy i butelkę piwa, tak? Nie, 49 999 i... Tigra piwa, bo widziałem tam, że kratę. Pan... Nie kratę. Tigra. O, poczeka pan. Może być tutaj ile kosztuje cysterna piwa? Żebym ja się tu na... Wie pan co? O, samochód cysterna. Wódka 340% 07, 205 zł. Mogę panu taką cysternę dać co najwyżej. Panie. Ładnie na półce będzie stała i zawartość można wypić. Ja tu chcę porządne piwo. Rompera, wie pan co to jest chyba, nie? Wiem. Dobra. Nie, to już, jest porządne już piwo. Bez żartów, 60 tysięcy i kratę piwa. Rompera. Rompera. Kratę rompera i 60 tysięcy. Dobra. Ręka. Dobra, i trzeba teraz podpisać papiery. To za... Ma pan jakieś tam piwko w samochodzie? Do sklepu, tu zaraz podjadę, tu sklep obok. Dobra. Dobra, do Passata pan siada, ja tu za kierownicę się ugoszczę i będziemy podpisywać papiery. O kur... No. Chłopie! O! Dobra, widzowie, podpiszemy wszystkie papiery, żebyście tutaj nie widzieli
I za chwilkę się widzimy. Dobra, widzowie, podpisaliśmy już tutaj wszystkie papiery z tym łachmytą. Dobra, chłopie. Dobrze. Zara piwo ci przywiozę. I... Dobrze, to ja czekam tutaj. Czemu pana? I pieniędzy już dałem. Przywieziemy. Ja już mu dałem. Panie Nino. Dobra, daj Bertu pękę. Panie Nino. No sorry, chłopie. Ale... Bękę ty zostaw. No. Dobra, panie. To ja tam do pana przywiozę kiedyś te piwo. Na razicho. Dobra, ja tam wie pan, gdzie ja mieszkam, nie? Ta. Dobra, na razie. Dobra, panie Ino, on tego piwa nie zobaczy na oczy. To fajne pole, podoba mi się. I tu jaś w głowie... Gdzie już? Wiesz co zasiejemy tu w tym roku? Ale tu nic nie będziemy tu nic siać, ja tu się buduję zara. Ej, ja tu będę siała. Tak. Ja tu mam wizualizację, przyjdzie pani tu do mnie. O tu. Ja zaraz pługiem przyjadę. Czeka panie, tu powiem co tu będzie stało. Tu będzie fontanna. Tu będzie pomnik pani Janinki. Tu będzie stać dom. Nie, ale to musi pani użyć, pani pomnik tu stał. To będzie pomnik, no panie, taki wielki, 10-metrowy. Panie! No? Masz pan linkę jakąś? A co się, co żeś zrobił, chłopie? Drążek pierdolną chyba. Linki to ja nie mam. Dobra, my zaraz tam podjedziemy. To już leś tam pan, my... Dobra. Dobra. No, i tu będzie willa moja, tam będzie wielki basen. I tu postawię sobie saunę, o tu postawię saunę. A tu będą stać moje 5 Lamborghini. Dobra, jedziemy go ratować. To by się w dupie nie przewracało. Dlaczego? Tu... Nie, no co. Dobra, jedziemy. Siada pani... Pani Janinka siada do bagażnika. Siedzi już? A gdzie on jest? Ta BMW to licha, co to jest? 1.8? Nie, Andrzej ją dał. Darmo. Free dostałam ją. Mhm. Będzie pasać z diablu. A jak ja teraz on wyjadę? Tutaj, tedy. Idzie ten chłop tym Passatem. Może w lewo weź pojać, bo on to raczej tam w stronę miasta jechał. Panie! Tutaj, lewo! Dobra, kurde. Dirty on jak nie wiem. On chyba pijany. Zobaczy pani Janina. O, żeś pieron, ja wysiadam. Chłopie, coś ty narobił. Trzeba przyjechać ciągnikiem. Sprzętnie to działo. To go trzeba... Czekaj. Może rozbujamy. Rozbujamy go może. O! Przyjadę ciągnikiem. Czeka panie innego, tu rozbujam może. Dobra, teraz postawiamy go. Poczeka pan... na panią Janinę. Dobra, widzowie, bo się jedzie tu pani... Galera, ciężki. Pani... Janina i wam dogramy, co tu się dalej dzieje, chociaż no już jedzie. Jedzie, dobra, to nie robię cięcia. No jak tylko chapnie, to nic z Passata nie będzie. Pani Ja pierdzielę. Pani Janina, ja go trochę rozbujałem i się obalił na dach. Powoli. To może pani przejedzie. Dobra, chłopie, chodź, może my go rozbujamy. Nie, ja dam radę, ej, bo nie rozbujasz, tak? Dobra. Dawaj, chłopie. No jak ja się twoim Passatem przyjmuję, a ty w dupie to masz, to ja to pierdzielę, za przeproszeniem. O. Luksus! Wszystkiego dobrego. A miłego tam. Ja pierdzielę. Jest debil cię już, wiesz? No właśnie, widzę. Jeśli się jego Passatem przyjmujesz, on to koło dupy ma. Może to nie jego, może on ukradł. Bo jest debilem. Ty, panie Inek, to... Jak te pole też nie było jego? To dziumowa podpisana. No w sumie racja. To już mnie to nic nie interesuje.
Także widzowie, wreszcie mamy pole, będziemy mieć swój dom, już nie będę musiał w krzakach mieszkać. Już nie będę musiał w krzakach. Nie, gniazdo się już w domu spał dzisiaj. Ale pani, no pod content to mówię, musi pani to wszystko zniszczyć. Ja to mówię pod content. Weź już tego tira na swoją działkę. A co tu się zrobiło z tym? Z płotem. Się trochę ziemia obsunęła chyba. A kto tu? Tu mnie dobrze. Halo. Widzisz tego kadłuba w tym pasacie? Tak, chłopie, my go podnosiliśmy. A co tu za jakiś ten? O. Już myślałem. Znikł. Na czuły będzie wjechał. Palam. Ale pani Janino, czy ja mogę... Ja Andrzej brałam twojego klasa, żeby jego pomóc. Właśnie, Andrzej. Co on zrobił? On się obalił, w ogóle... Kupiłem pole, Andrzeju. Będę mieć swoje gospodarstwo obok was. A to gdzieś tutaj w okolicy? Ta. To dobrze. No. To ja poza chwilę ci pokażę. Pani Janino, czy man może jeszcze tutaj stać? Mogę jeszcze u pani chwilę pomieszkać? Byś wziął go już na swoją działkę, jak tam już mieszkać? Ale ja tu będę mieszkać jeszcze. Ile ty tu jeszcze będziesz mieszkał? No dopóki tam domu nie zbuduję. No dobra. O, super. Dobra. Będziesz mi pomagał? Będę, za każdym razem będę pani pomagać. Za każdym razem. Dobra, kończymy ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i widzimy się w kolejnym. Na razie, cześć.